Weźmy się za to raz. To obrzydliwe. Musisz dotknąć wszystkiego? W bramie wyryte są litery.
Powiedz hasło, a ścieżka będzie twoja. Zobaczmy. Niech żyje Garcia! Ciężkie. Eldrick? Co ty tu robisz? Kto? Niemożliwe. To naprawdę ty. Cieszę się, że mnie pamiętasz.
po tym wszystkim, co zrobiłeś? Jak mógłbym zapomnieć? Ludzie z Farangi wiele ci zawdzięczają, przyjacielu. Zapominasz, że to dzięki twojej odwadze Tytan Ognia nie doprowadził do katastrofy. Szkoda tylko, że z Farangi niewiele pod koniec zostało. My zostaliśmy, przyjacielu. Cieszę się, że cię tu widzę. Co w ogóle tutaj robisz? Przywiodły mnie tu moja pasja odkrywcy i chęć pomocy pobratymcom. Istnieje stworzenie o pradawnej mocy. Chcę przejąć kontrolę nad całym światem. Masz na myśli Marę? Tak, Marę. Poprzysiągłem ją zniszczyć. Aha, więc to taką masz misję. Ciekawe. Mara rośnie w siłę szybciej, niż się wydaje. Ma w swym władaniu sztormy i armię wiatrów. Efekty mocy, jakie wyzwala, są odczuwalne nawet tu, na Antigui. Dlatego muszę ją powstrzymać. Moc Mary jest większa od wszystkiego, z czym dotychczas mieliśmy do czynienia. Nawet armia wiatrów nie jest w stanie uwolnić się spod jej macek. Podporządkowała sobie gargulce i robią, co im każe. Jak się sprawy mają? Odkąd Inkwizycja zakazała magii i wygnała magów? Jak myślisz, kto się teraz zajmuje wszystkimi problemami związanymi z magią? Otóż ja, jakbym miał mało pracy przy moich badaniach. Dziwne stwory, te gargulce. Skąd się wzięły? Wiekowe pisma mówią o starej jak świat rasie ludzi nieba. Byli niegdyś tak potężni jak jaszczuroludzie z Farangi. Ich imperium nie miało granic, a twierdze były poza ludzkim zasięgiem. W epoce zagłady uciekli do kamiennych krypt na szczytach gór. Przez wiele lat nikt o nich nie słyszał. Do dziś. Czy gargulce były kiedyś cywilizowane? Pisma mówią, że tak. Ciężko uwierzyć, patrząc na nie teraz. Czemu wyszli ze swoich jaskiń? Gargulce to magiczne stworzenia. Czerpią energię ze źródeł swojej świętej góry. Na szczycie mieści się świątynia. W prastarych pismach nazywana świątynią powietrza. Wypędziła je jakaś katastrofa i rozrzuciła po oceanach. Prawdopodobnie spowodowała ją Mara. Gdzie jest ta święta góra? Nikt tego nie wie. Najwyraźniej pewnego dnia zniknęła. Gargulce nie mogły tak po prostu wyjść z dziur w ziemi. To naprawdę dziwne. Jeszcze nie złożyłem wszystkich części tej historii. Dlatego muszę znaleźć świątynię powietrza. Świetnie. Może powinieneś skupić się na tym, co dzieje się wokół ciebie. Zajmujesz się badaniami, a tymczasem gargulce opanowują wyspę. Tego właśnie chcesz? Masz rację. Trzeba pozbyć się gargulców. To najważniejsze. Ale moje badania mogą nam w tym pomóc, prawda? Im więcej wiemy, tym większa szansa, że je pokonamy. Gdzie jeszcze, poza Antigą, są ich gniazda? Ciężko powiedzieć. Muszę odnaleźć i zbadać świątynię powietrza. Wówczas dowiem się więcej na temat ich planów i potencjalnych celów. Czego chcą tu te bestie? Przybyły tu, by się rozmnożyć. Wiją gniazda i składają jaja. Trzeba je zabić, zanim się rozprzestrzenią. Muszę zatem zniszczyć też jaja? Nie, jaja przynieś do mnie. Skoro tak mówisz... Wiem, że można na tobie polegać. Mam przeczucie, że mogą się przydać.
chciał dowieść, że może wspiąć się na wzgórze nawet z drewnianą nogą. Pewnej nocy opuścił kryjówkę piratów na Takarigui, by pokazać, na co go stać. I zniknął. Nikt nie wiedział, czy udało mu się dotrzeć na górę. Głupiec, ale... Skąd się tu wziąłeś? Z zewnątrz? Cieszę się, że cię to bawi. Musisz być albo odważny, albo bardzo głupi, żeby tu przychodzić. Nie wiesz o grasującym tu potworze? Ja sam ledwo uszedłem z życiem. Właśnie widzę. Wiesz, że będziesz musiał w końcu stąd wyjść? Przynajmniej tu jesteś. Jak się tutaj znalazłeś? Łowiliśmy w grocie z moim kumplem Edim. Wtedy pojawił się ten potwór. Edi uciekł i mnie zostawił. Co za przyjaciel. To coś poszło za nim, a ja schowałem się tutaj. To coś było ogromne. Można już iść. To coś nie żyje. Nie żyje? Dzięki Gergerowi. Na pewno więcej nie pójdę na ryby w to zasrane miejsce. Proszę, coś ci się należy za uratowanie mnie. Zostanę przy łowieniu ryb i zostawię poszukiwanie skarbów specjalistom.
Jesteś z miasta? W końcu. Myślałem już, że zginiemy. Więc o co chodzi? O Duncana. Łowiliśmy tutaj i nagle... To było straszne. To coś... Jak skrzat. Wyszło nie wiadomo skąd. Duncan... Chyba zjadło Duncana. Zostawiłeś go tam? Tak. Wiem. Proszę, pomóż mu. To mój druh. Ale co mogę zrobić w obliczu takiego stwora? Spokojnie. Twojemu kumplowi Duncanowi nic już nie grozi. Nie mogę w to uwierzyć. Byłem pewien, że już po nim. Tak się cieszę, że go ocaliłeś. Szczerze, dziękuję ci. Obaj mieliście szczęście. Nie musisz mi tego mówić. Potrzebuję świeżych ryb. Nie zamierzam się stąd ruszyć, póki ten potwór tam jest. Przykro mi, ale ja nie chcę zginąć. Załatwiliśmy Hobgoblina. Na pewno nie żyje? O ile w grocie nie było dwóch okropnych, warczących stworów, to tak, nie żyje. Mamy mroczne czasy. Dziwne stwory wypełzają z morza. Obawiam się, że to dopiero początek, a najgorsze dopiero nadejdzie. To nas pocieszyłeś. A co z beczkami z rybami? Spokojnie, dostarczę je na nabrzeże.